I już za chwilę będą uściski, uśmiechy, pocałunki i to wszystko z tego, że gość w naszym szlagierowym studiu już jest. Liderka zespołu Arkadia Band, Dorota Pacholarz, razem z nami. Witam cię, Dorotto. Witam cię, Sebastianie. Troszkę jak jest zakatarzony, to się jednak nie będziemy całować. Nie przejmuj się, bo ja też trochę, wiesz? Ja nie wiem, to chyba się udziela wszystkim. Witam państwa bardzo serdecznie. Dorota, premierowy koncert, który promuje twój... bardzo często godzą, że debiutancki, bo to taki debiutancki w sumie, bo z Arkadią lot już ile? Na rynku w ogóle muzycznym 25, na rynku szlagierowym, szczerze mówiąc, no około 15. No, ale taki skład, bo ten skład jest dosyć mocno zmieniony. No 3 lata. 3 lata, czyli można powiedzieć w tym składzie debiutancki krążek pojawił się na rynku. Premiera tego krążka za wami. Tak jest. Można powiedzieć krążka i dyskietki, ale do tego wrócimy. Czasu na przygotowanie tego koncertu było naprawdę niewiele, bo od momentu propozycji, żeby zrobić taki koncert do samej realizacji, wszystko musiało być dopięte na ostatni guzik. Ale powiedz mi, tak żeś se wyobrażała właśnie ta premiera? Szczerze, wyobrażałam sobie ją dużo gorzej. Naprawdę. Ja jestem osobą, która sobie zawsze, wiesz, poprzeczkę stawia wysoko. Ja to mówię chyba w każdym wywiadzie z razem z tobą. Mhm. I tutaj wydawało mi się, że też postawiłam tą poprzeczkę wysoko, a okazało się, że po raz pierwszy w życiu mogę z pełną świadomością powiedzieć, że koncert przeszedł moje oczekiwania i moje marzenia. Po prostu ja się teraz boję. Ja się boję, czy ja sama teraz będę potrafiła jakby zaakceptować, że jak na przykład pojedziemy teraz na jakiś koncert, który ktoś zorganizuje i on nie będzie wyglądał tak jak ten, to wiesz, to będzie takie przysłowiowe mech. Okej. Okay. A u nas, wiesz, ja wiem, że to będzie brzmiało, jakkolwiek bym się nie wypowiedziała, to będzie to nieskromne, ale no Boziu, to będzie sama prawda. To było wow, po prostu to było... Mistrzostwo świata. No i internet też na ten temat huczy, że tak, było naprawdę fajnie. W social mediach dosyć dużo filmów się pokazało, relacji. Do tego będziemy jeszcze wracać. Mhm. Dorota Pacholarz razem ze mną, razem z wami, więc zostańcie. Nie jeden patrzy w oczy me, myśli piękne oczy. Nikt pioruny iskry dwie, więc nie daj się zaskoczyć. Jako liderka zespołu dokładnie też wiesz, co w duszy i w głowach gro twoich kolegów zespołowych. No i teraz właśnie chciałbym poznać, jakie były ich opinie na temat tego koncertu, po samym już koncercie. Bo czy nie miałaś też tak, bo skoro tego też, że widziałaś, że to kurde, może nie wypalić, że będzie ciężko, że oni też kaś tam z tyłu głowy mieli, że to się nie uda? Wiesz co... To jest tak, że w grupie jest niby raźniej, prawda? Ale wiesz, to jest też tak, że każdy te same emocje przeżywa zupełnie inaczej i gdzieś tam następuje kumulacja tych nerwów i była taka kumulacja rzeczywiście w garderobie. Widziałam ten poniekąd taką trochę lekką panikę, czasem strach. Dziewczyny na przykład bały się tego, że zwyczajnie nie zdążą się przebrać, a przebierały się 4 razy na tym koncercie, miały na to tylko jakieś 2,5-3 minuty. I to nawet dosyć śmiesznie wyglądało na zapleczu, o czym też mogę powiedzieć za jakiś czas. I widziałam ten strach, widziałam też taką troszeczkę lekką niepewność u chłopaków. Wiesz, nad wszystkim czuwał też Marek jako realizator, tutaj szacun dla niego naprawdę, że to wszystko ogarnął. Ja podejrzewam, że wymiękłabym po 5 minutach, a ja starałam się być jak taka dobra matka i wszystkich, wiesz, łagodzić. I ja wiem, my się znamy przecież lata, nie? I wiesz, że ja jestem jak lawa, jak wulkan. No właśnie. A w tym dniu, słuchaj, ja nie wiem, co się stało. Ja poczułam takie coś w środku, że nie, ja muszę być opanowana. Choć mi też w pewnym momencie brakowało tego opanowania. Tak delikatnie już byłam na granicy, ale nie, postanowiłam, że to coś mnie, ten, nie wiem, ten stres, to wydarzenie, ta ilość tych zmiennych, które mogły się nie udać, była taka duża, że ja też się gdzieś tam poniekąd bałam, ale stwierdziłam, że ja będę na tyle silna, że nie będę tego pokazywała swoim członkom zespołu, ale mogę zdradzić i tobie, i państwu, że pierwsza rzecz, jaką zrobiliśmy zespołem, i to jest piękne, jak opadła kurtyna już po bisie,
I myśmy wylecieli, wiesz, jak patrzysz na scenę na prawą stronę, chwyciliśmy się tak za barki, wiesz, jak piłkarze, sami, tylko w gronie zespołu. I powiem ci, wszyscy się trzęśli tak, wszyscy. Ja się cała popłakałam, makijaż totalnie spłynął, dosłownie wyglądałam jak miś panda. Dziewczyny tak samo, bo dopiero wtedy te emocje zeszły i wszyscy, naprawdę wszyscy powiedzieli jedno zdanie, daliśmy radę, kurczę, daliśmy radę, więc dopiero wtedy mogli już puścić, wiesz, ten stres, to wszystko, czyli, wiesz, to jest piękne, bo to pokazuje, jak zintegrowany jest ten skład i jak to nie jest takie dla nich banalne, że wiesz, o tutaj, dobra, dzień dobry państwu, wychodzimy na koncert, kończy się koncert i po prostu przychodzi nowy dzień, wiesz. No właśnie, ale... Nie, to jest przeżycie. Ale Dorota, zobacz, jakby produkcja, którą miała miejsce podczas premiery tego, pokazuje, że może inaczej, tego samego rodzaju produkcje na co dzień z nimi zmagają się artyści typu, nie wiem, Dawid Podsiadło, Dawid Kwiatkowski. Na śląskiej scenie to jest nowość. Tak. I mamy jeszcze jedną rzecz, którą trzeba tutaj głośno powiedzieć. Mamy znacznie mniej ludzi niż na przykład właśnie wymieniony przez siebie Dawid Podsiadło. On ma do wszystkiego sztab ludzi, no właśnie, którzy i teraz stoi. Moje pytanie, czy wydaje ci się, że zespoły nasze są na tyle już gotowe na to i są w stanie udźwignąć, bo jak sama Godosz, po godzinnym koncercie, czy tam godzina z hakiem, kumulacja tych emocji była taka, że wszyscy mogli odetchnąć dopiero w momencie, kiedy kurtyna opadła. A tych koncertów na przykład trzeba by było grać piątek, sobota, piątek, sobota, piątek, sobota, wiesz, z takim samym natężeniem, z taką samą... Bo wiesz, o co chodzi. Dzisiaj ten koncert nie wygląda każdy z waszych czy innych artystów śląskich tak jak ta produkcja, która miała miejsce ostatnio w Chorzowskim Centrum Kultury. Szczerze powiem ci, że nie wiem... Może znalazłoby się kilku wykonawców, którzy by to udźwignęli. Ja życzę tego wszystkim oczywiście. Ja też nie należę do osób takich, wiecie, kruchych, w sensie, że raczej odbierają mnie ludzie jako osobę mega twardą, taką trzymającą, wiesz, te nerwy na wodzy. A jeżeli ja się już naprawdę popłakałam i to tak mega, to znaczy, że to są takie emocje, których, powiem uczciwie, przez całe 25 lat no nigdy wcześniej nie doświadczyłam i to się stało tutaj na koncercie i pamiętam, jak wychodziłam z tej sceny już po tym przytuleniu takim zespołowym, napotkałam właśnie producenta listy śląskich szlagierów i mogę zdradzić, co mi powiedział, pierwsze słowa. Chcesz wiedzieć? No chcę, no ciekawy, że jest. Powiedział takie zdanie, że muzyka się obroniła, a to chyba jest najpiękniejszy komplement, jaki mogłam usłyszeć. I... No bo w całym tym jednak show, które uczestniczy i towarzyszy temu wszystkiemu, jednak najważniejsza jest ta muzyka. Tak, to prawda, ale wiesz, ta otoczka też dużo daje, bo oczywiście, jak jest połączone światło i dźwięk i widz to widzi i wiesz, i był wcześniej na jakimś innym koncercie, którym no tak nie wyglądał, no to ja podejrzewam, że widzowie teraz będą mieli to samo co ja. Że ja pojadę na koncert, który ktoś zorganizuje i on nie będzie tak zorganizowany i już będę miała właśnie, tak jak powiedziałam, takie no fajnie, okej. Okay. A widz też będzie teraz oczekiwał, żeby to szło do góry, czego ja bym sobie naprawdę wymarzyła. No właśnie, chciałem się cię zapytać. Ale poczekaj, bo no, jeszcze ci przerwę na chwilkę, bo zapytałeś się, czy udźwigniemy to. Ja powiem tak, że powiem na przykładzie naszego zespołu. Nam było ciężko i to powiem uczciwie z ręką na sercu, że nam było ciężko i ja się cieszę, że mimo, że mieliśmy do tego wszystkiego o wiele mniejszy sztab ludzi, to daliśmy wszyscy wspólnie radę. Ja nie mówię tylko o zespole, ja mówię o technice, ja mówię o producencie programu i tak jak sam jeszcze zauważyłeś, ten czas był bardzo krótki, no to wręcz było niewyobrażalne, żeby to wszystko zgrać ze sobą. Do tego czasu, do tego wszystkiego tak, jeszcze wrócimy, ale krótko bym chciał ciebie jeszcze zapytać, zanim przejdziemy do następnego pytania. Życzyłabyś sobie, żeby każdy z koncertów Arkadii wyglądał tak jak ten w Haceku? To jest po prostu moje marzenie. Wiesz, ty o tym mówisz, a ja już zaczynam, wiesz, ja mam gęsią skórkę w tej chwili, nie wiem, czy państwo widzą, naprawdę. Ja już zaczynam mieć łezki w oczach, bo te emocje po prostu, jak sobie przypomnę, to było, no to... Tego się nie da w żaden sposób opisać. Wrócimy do tego zaraz. Emocje, emocje, jeszcze raz emocje. No i będzie ich jeszcze więcej. Zostańcie. Gdy zechce, będziesz tonął w nich, tak będziesz pod wrażeniem. No
No i pytanie, czy warto było w ogóle podjąć ta rękawica? Pewnie, że było warto. No ja bym powtórzyła drugi raz. I trzeci, i to jest... Tego się właśnie obawiałam, że jak... Bo ja, tak jak mówiłam, że ja już sobie poprzeczkę postawiłam wysoko, a to przeszło moje najśmielsze oczekiwania i teraz boję się samej siebie, że będę chciała za każdym razem mieć tą poprzeczkę już tak wysoko, że teraz, no tak jak ci mówię, że jak coś będzie już troszkę mniej, to to nie będzie to, nie? Już będzie człowiek dążył do tego, a przynajmniej znam siebie, że ja mam taki charakter, no niestety, że będę chciała po prostu iść cały czas do góry, do góry, do góry i gdzieś tam, no może trochę nieskromnie powiem, no tworzyć te trendy nowe. Chciałabym, żeby to zaistniało na tym naszym rynku szlagierowym tak mocniej, prawda? O nowych tworzonych trendach zaraz, ale jeszcze mi powiedz, bo wspominałaś, że stałaś się takim wygaszonym tym wulkanem, taką ostoją. Tak, na zapleczu, oczywiście na zapleczu, tak, ja nie mówię tak, o scenie, nie? Nie, o tym godomy, nie? Że no. Byłaś tak wygaszona, ale... Nie czy chciałam, jednak, wiesz, żeby oni myśleli, że się boję. Ja cię rozumiem, ale czy jednak to jest, czy zauważyłaś, że to jest trudne zadanie połączenie jakby produkcji, za które też w jakiś sposób byłaś odpowiedzialna, bo Kaś w głowie miałaś to wszystko i przelałaś to na wizję i czy Jasiu musiali, czy realizator wasz, czy ktoś musiał to wszystko potem pozbierać do kupy, ale... Czy jest to proste połączenie takie właśnie bycia takim producentem i za chwila obrócenia się i bycia gwiazdą? To jest zadanie bardzo trudne i ja nie wiem, czy ja sobie do końca z tym poradziłam. Starałam się na pewno. To byś musiał zapytać wszystkie osoby, które w tym projekcie uczestniczyły. Starałam się zrozumieć każdego, tylko wiesz, to jest też tak, masz napięty czas, coś tu się dzieje, coś na zapleczu, a ten to, a ten tamto, a ten siamto i jeszcze teraz musisz to wszystko skumulować do siebie, no właśnie, żeby pasowało i jeszcze każdy z nich ma zupełnie inną osobowość, nie? Ale jest jeszcze następna rzecz. Za chwilę musisz zrobić dwa kroki do przodu i stanąć w świetle tych reflektorów i powiedzieć dobry wieczór i wyglądać jak milion dolarów. To nie jest chyba proste zadanie. No nie. Jest jakaś recepta na to? Jak ci się to udało? Wiesz co, kiedyś na studiach, jak byłam, no zaczynałam studia, byłam wtedy jeszcze piękna i młoda i powiedział mi taki profesor takie słowa, że mniej więcej to tak brzmiało, że jak wchodzisz na scenę, to choćby ci się dom spalił, choćby ci się wydarzyło najgorsze nieszczęście świata, to zostawiasz to na schodach do tej sceny. I wiesz, ja wtedy sobie tak myślałam, mówiłam, co on gada, nie? Że w sensie, że no bo Boże złoty, no jak można, nie? Uwierz mi, można. Jest taka jakaś magiczna granica, przekraczasz po prostu, robisz ten krok na scenę, zostawiasz wszystko. Tam jesteś tylko ty, muzyka i publiczność. Od ciebie zależy, czy ta publiczność to przyjmie i ja mam nadzieję i głęboko wierzę w to, że ta publiczność na tym koncercie to przyjęła tak, jak ja chciałam. A wiem to, bo dostajemy cały tydzień taki odzew, on naprawdę nie ustaje i on nie milknie. To nie jest tak, że pierwsze dwa dni, wiesz, był huk i nagle cisza. Teraz cisza, tylko cały tydzień ja non-stop, słuchaj, ludzie do mnie dzwonią, którzy przyjechali z najodleglejszych też miejsc, wrócili do domu, oni teraz, wiesz, to analizują, mają porobione zdjęcia, gdzieś tam ktoś też nagrał filmiki, gdzieś tam wrzucić, się pochwalić właśnie w ten internet, tak jak zauważyłeś i wyobraź sobie, wyszukują mój numer telefonu i chcą choćby chwilę porozmawiać, nie? I dowiaduję się, że kogoś tam dotknęłam wręcz do żywego emocjami, że ktoś tam się rozpłakał, no to wiesz, to są takie emocje, że tego się nie da w żaden sposób ani nauczyć, ani jakoś wymusić w sensie na publiczności. To po prostu się albo ma, albo nie. Albo się to czuje, albo nie. I jeżeli ktoś, kto był na tym koncercie i przeżywał takie emocje, a wiem, że były takie osoby, to jest chyba spełnienie marzeń każdego artysty. Czyli skoro jest taki odzew, to śmiało można powiedzieć, że te dwie role producenckie i osoby występującej, tej gwiazdorskiej, udało ci się połączyć. To ty powiedziałeś. Ja jestem krytyczna co do tego. Ja uważam, że mogłam może się z niektórych ról jeszcze lepiej wywiązać. Bardziej chodzi tutaj o tą produkcję koncertu. Mogłam może się jeszcze bardziej do czegoś przyłożyć. Natomiast... Doba mojej na 24 godziny. To też prawda, ale cieszę się z jednego, że jakoś to wytrzymałam i że wszyscy ludzie na zapleczu wytrzymali ze mną.
Państwo też wytrzymcie, bo już za chwila o trendach i nowościach właśnie z Dorotą. Śpiewają panie. No to dobra, Dorotko, to teraz przejdźmy do tych perełek, o właśnie, od tych perełek, zacznijmy od tej, bo to taki digipak, czyli tak. Dwie płyty są w środku, najlepsze AB, 26 numerów, tak. To wszystkie numery, które kiedykolwiek Arkadia Band zaśpiewała, zagrała, zebrane i przearanżowane i zaśpiewane przez ciebie. Dokładnie tak, natomiast jest to 26 utworów wybranych przeze mnie, ale to nie są wszystkie, które myśmy zrobili. I może tutaj urwę tą wypowiedź. I no właśnie, to ale są najlepsze według mnie. Ale to skąd tak w ogóle taki pomysł, że te są najlepsze? Wiesz co, różnie, bo to wiadomo, że każdy artysta, który sobie te teksty czy utwory skomponował, je śpiewa i je wykonuje, przekazuje jakieś emocje i też patrzę, jak publika reaguje, nie? To jest jedna wytyczna moja, a druga po prostu, no wiesz, no ja kocham wszystkie swoje piosenki, tak? Ale jednak są piosenki, które kocham bardziej, albo lubię bardziej śpiewać, i to też zależy od dnia, to zależy od wielu zmiennych, nie? Są tam piosenki, nie? Przy goleniu, które śpiewasz. No nie golę się. Nóg. Wiesz co, śpiewam, ale zupełnie inne wtedy. Aha. Wiesz, niekoniecznie tak ładne jak najlepsze AB. Aha, najlepsze AB, 26 numerów, a jakbyś z tych 26 numerów miała wybrać jeden? Nie ma takiej opcji. Aha. Bardzo byłoby mi ciężko, tym bardziej, że jak państwo już będziecie mieli to arcydzieło w rękach. Arcydzieło. Tak. To chciałabym zaznaczyć, że jeżeli je otworzycie... To jest jedna płyta. To jest jedna płyta. Druga płyta. Tu jest druga płyta. W środku znajduje się aktualny skład zespołu i krążek numer jeden zaczyna piosenka Dla Ciebie Tato. A krążek numer dwa... Dla Ciebie Mamo. Dziękuję, mamo. Aha. Także to jest taki ukłon w stronę moich rodziców, którzy zawsze nas wspierają i wspierają wszystko to, co robi ich córka, co jest naprawdę piękne. Dorotko, bo ja tutaj w rękach dzierżę tak niezgrabnie kolejną rzecz, bo ta płyta ukazała się jeszcze w takiej wersji, proszę bardzo. I teraz uwaga, będzie prezentacja, czyli otwieramy tu, już pojawia skład się skład. Zespołu. To jest miejsce na dedykację. Tak, że i chcielibyśmy tutaj I love też ktoś tam. Tak, ale chcielibyśmy też nauczyć takiego fajnego nawyku koncertowego naszą publiczność, że jeżeli ktoś na koncercie kupuje naszą płytę, no to musi poczekać na artystę, żeby tutaj coś osobistego właśnie każdemu napisać. Wiesz, to nie jest taka dedykacja, a tylko podpis i coś tak, tam, tak, tak. Tylko coś specjalnie dla tej osoby za to, że właśnie poczekała na i nas. Uwaga, i teraz otwieram i tu w środku ukazuje się, i co niektórzy z was mogą śmiało myśleć, że to jest ten karta kredytowa od Doroty i tam jest, to nie jest karta, to jest pendrive. I tu jest taki myk, drodzy państwo, że się go tak lekko przesuwa w tą stronę, o, i on po prostu sobie wychodzi. I rzeczywiście format karty kredytowej, a pendrive otwiera się w ten sposób. O. Nie, no tutaj trzeba po prostu... Tam trzeba nacisnąć i on wyskakuje. Nacisnąć i on wyskakuje. Tak. Tutaj jak państwo nasze zdjęcie widzą, to naciskamy tutaj na końcówkę, nie wiem czy to widać. I on się za chwileczkę otworzy. O. Pierwsze otwarcie zawsze jest takie trudniejsze. No jak za każdy pierwszy raz. Dokładnie, ale to tylko dlatego, że karta kredytowa jest zadrukowana. I można jeszcze raz pokazać, drodzy państwo, tu jest, że tak powiem, zdjęcie zespołu Arcadia Band. Naciskamy w tą stronę. O, wychodzi pendrive i tutaj jest. Wkładasz go i masz muzykę. Dobra, oddawaj. A, jednak. Bo fajne to jest. Tak? Bardzo fajne, powiem ci, że najbardziej mi się podoba z tego wszystkiego to, Dorota, że... Ja jestem ciekawa, czy docenisz to, o co mi chodziło, wiesz? O co? O. No, mów. Bardzo mi się podobało to, Dorotko, że kiedyś rozmawialiśmy o tym, że Dorota jak zwykle może lubi przecierać te szlaki jako pierwszo i w sumie dotrzymałaś tego słowa, nie? Bo powiedziałaś, że ty to zrobisz i zrobiłaś i to jest ukłon troszkę w stronę tych, którzy tego tradycyjnego krążka na przykład w samochodzie już nie posłuchają. Dokładnie. A nie poradziliby sobie na przykład ze zgrywaniem go na pendrive'a, bo takiego pendrive'a mogą już
mieć. Mało zupełnie tego. Zupełnie podobnej obkładce, one się niczym nie różnią. Dokładnie. I zawierają te same. Grubością w sumie tylko opakowania, no bo jednak dwie płyty, a tutaj jest to troszeczkę bardziej. I zawierają bardziej te same cienkie. Piosenki, tak, żeby było. Plus. A, i tu twoja jest bonus. Twoja wersja zawiera bonus. Tak. I zaraz sobie o tym bonusie pewnie porozmawiamy, tak? No właśnie. Tak? O bonusach też będzie gotka. Panie i panowie, proszę bardzo, taką płyta albo taką płyta z Dosią. I dobrać. Nie, kostka nie wyda. Że to jest ten miejsce na balecik. Bo to ten... Bo to jest ten bonusik teraz taki. Tak, tak. Ten bonusik. Ale patrz jaki czad, nie? No jest czad, jest czad. Literki lecą. No i zaczynasz i... Tak. Ten twój głos. Piechaj się do ludzi. Ale to jest, teraz takie modne. Tak. No, powiem ci, w tym cię nikt nie pobije, ale jednak wiesz, muzyka rządzi się swoimi prawami, no. Zaintonuj ten dźwięk. Tak, jak my, nadzieja w sercu się obudzi. Super! Tak, jak my, zmieniaj na lepszy każdy dzień. I everybody, zaczynam się to coraz bardziej podobać. Zawsze uśmiechaj się. Ale powiem ci, to jest wspaniałe, że masz planszę. I nie dość, że słyszysz, nie? To jeszcze widzisz dokładnie to, w którym momencie możesz zaśpiewać, nie? No. I dodatkowo masz jeszcze taką opcję, taki bonus, tak jak tutaj słyszysz mój głos, nie jako pilot, jako takie, wiesz, ułatwienie dla osób, które dopiero zaczynają, ale jest też wersja dla osób, które już coś potrafią, wiesz, że już bez profesjonalna, ciebie. Tak, beze mnie i mogą zaśpiewać, wtedy zaintonować po swojemu. I to jest bardzo fajne, jeżeli państwo macie jakąś imprezę w domu, tak zwaną domówkę, imieniny, cokolwiek, włączacie śpiewacie sobie takiego pendrive'a i śpiewacie razem z Arkadią Band i co? I najlepiej wtedy oznaczyć, nie? Ja myślę, że powinniście się pooznaczać, albo na lista przykład... Śląskich Szlagierów, albo Arkadia Band, my a to ja udostępnimy. Obiecuję, że my to właśnie wtedy z naszych portali też puścimy i na pewno... wyślemy wam serduszko i napiszemy pozytywny komentarz. Ważne jest, słuchajcie, żebyście śpiewali razem z nami, bo to się liczy najbardziej. Jakbyś tam proszę, do baletu Sebastian kogoś już potrzebowała, to widzisz. Widzicie, ja drodzy państwo, Sebastian już zaczyna. Nie? Ale ja mam te ruchy opanowane, bo ja jeżdżę często do sanatoria. Aha. I śpiewam tam w tych sanatoriach i no występuję. Proszę. I to są takie ruchy, które nie kolidują z tym, co cię boli. Rozumiesz. Dobrze, moi drodzy państwo, każdy śpiewać może, nawet Jorzek troszkę zaśpiewał. Dorota Pacholarz, moim waszym gościem, czyli liderka zespołu Arkadia Band, która promuje podwójny album Najlepsze AB, a on ukazał się na dwóch płytach CD i pendrive'ie. Widzieliście taką pamięć USB na wielkości karty kredytowej. Dorotko, dziękuję. Pięknie ci dziękuję za zaproszenie, pięknie dziękuję państwu, że jesteście zawsze z zespołem Arkadia Band, z listą śląskich szlagierów i że wysłuchaliście całego tego mojego tutaj gadania, które było długie. Pięknie dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia. Dorota Pacholarz, a my już za chwilę się widzimy dalej.